Czywiński, bardzo serdecznie z tej strony Domi i dzisiaj sobie zagramy Watch Dogsa, który akurat jest w tej chwili dostępny do 13 listopada do odebrania na Uplayu za darmo. Prawdopodobnie na zawsze, tam nic nie pisało, że tam na jakiś czas określony. Jest to oczywiście Watch Dogs pierwszy z 2014 roku. Widziałem go tylko na gameplayach, zawsze chciałem sobie go zagrać. Tylko jakoś się nigdy nie mogłem za to zabrać, żeby sobie go kupić gdzieś tam na Uplayu, czy tam na G2A, czy coś. Dobrze. Ogólnie to ustawienia graficzne mam tekstury wysokie i tam wszystko na niskie, bo coś gra jest za bardzo słabo zoptymalizowana. Ale to raczej nie będzie przeszkadzać gameplayu. Zacząłem sam troszeczkę grę, początek, w sensie, że tam widziałem tylko intro i tam początek, żeby sprawdzić jak gra działa, na ustawieniach jakich i więcej nie przechodziłem. Stwierdziłem sobie, że takie 20-25 minut po prostu sobie nagram na YouTube'a z tej gry. I może w przyszłości, jak będziecie chcieli, to jakąś po prostu serię na kanał można byłoby zrobić z tej gry. No to wtedy się zrobi, co nie? No dobra, zaczniemy sobie nową grę. Dobra, nic tam nie stracę, grając, naciskając nową grę. Długie loadingi, w sumie jak w Wiedźminie. No to też zależy od dysku. Kto jaki ma dysk i jaki ma sprzęt. I mamy ten już intro. Okay, I'm in the lobby of the Merlot. All right, let's do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me! Damien, it's over. I'm disconnected. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Thank you.
No i zaczyna się. W tej chwili skończyło się intro. Who gave the order? Don't. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell you a name. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Sometimes you can't walk away. Please! From... Please! No właśnie, ta scena z prowadzenia to aż trochę ciary robi. Give me a name. I don't know! A name! Kill me, man! Kill me! Ciężko się w ogóle stary, taka ciężka myszka jest. How's your memory now? Oho, F. Tego momentu akurat nie doszedłem jeszcze. Tylko po prostu przycelowałem, sprawdziłem, a 55 FPS-ów, no to dobrze. Bardzo fajna niespodzianka od Uplaya, że dali tak za darmo pierwszego tego Watch Dogsa do zagrania, do odebrania. Co my tu mamy? Maszynę z napojami. Pewnie można ją zhakować i wypadną napoje. A kurde, jaka magia. Co my tu mamy? Telefon. To musimy wyjść. O, mam jakieś leki. Yo, Maurice! Yo, what's shaking, motherfucker? Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave for two minutes. Give me my bullets. Myślałem, że zrobi coś z telefonu albo coś. Taka niespodzianka. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. He'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. Now handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Chicago police! If there's anybody in here, identify yourself! Czyli tak możemy się kryć. A, czyli pod...
Policjanci są tutaj. I got another corpse. Tu mamy jednego. O nie. Coś mi nie wyszło. Mogę wziąć to ciało? Ej, ja chcę wziąć to ciało. Does feel like his brand of justice, don't you? Czemu mogę to ze sobą? Dobra. Idziemy. Jest dobrze. Jak na razie. Chociaż jego kumpel leży obezwładniony. Ciekawe jak szybko się skapnie. Czy coś tu się stało? Chyba już nikogo nie ma. Chyba. Przejdź. Przejdź, 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 przejdź. Przejdź. O, jak ładnie. Normalnie Assassin's Creed. Stuknij Z, aby włączyć profiler. Profiler ujawnia ślad przepływu danych obiektów. Akuj. Gdzie to leci? Gdzie to leci? Aż tam gdzieś leci. Jeszcze musimy zmienić kamerę. Mamy policjantów. I tutaj trzeba skakować to. Skakowałem? Chyba tak. Pod escape'em wychodzę, dobra. Teraz ostrożnie. Ani kasynka się odpaliła. Użyj wabika, aby odciągnąć gliniarza. Części elektroniczne mamy jakieś. Zobaczmy. Pistolet samopowtarzalny i... Co to drugie jest? Nie wiem jak to wybrać. Ciężko wybiera wabik. Trzeba chyba wytworzyć. Dobra, mamy wabik. Przytrzymaj G, aby przygotować rzut. Aha. O, może mi automatycznie iść. Super. W taki sposób też można robić, sobie gdzieś zaznaczyć osłonę daleko i sam sobie przeszedł. Prowadzi interesy za Queena. Możemy sprzedać właśnie ludzi, to jest fajne też. Często kupuje zegarki w sieci, planuje zrzec się obywatelstwa. Get back now. You're viceroys, aren't you? That ain't illegal, right? Oh. Get smart. How did you two afford VIP ticket? Bet she makes more than you do. Yeah? Hey, yo, what? Didi, calm down, all right? Don't give him nothing to you. Dobra, nie zobaczyli mnie aż tak żabardzo. Jest dobrze. O, mecz jakiś jest. Police are about to lock this whole place down. I'm stuck unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. But you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. All these cops, there's gotta be one around. Co my tu mamy? Uwielbia piec ciasta. I co tu? Wykupił wycieczkę do Japonii. O, jest ochroniarz. Stadionowa przepustka bezpieczeństwa. Ja mam się włamać do sieci na stadionie. Hakuj. Trzeba się wrócić. Wykryto słaby punkt uruchamiania zapory sieciowej.
Wywołaj zaciemnienie. Okej. I co jest? Dobra. Jak chcąca się wydostać, co? Szybko, 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 jak masz się tam dostać. Aż przez te drzwi, co? Nie mogę. Co jest? Jak mam tam przejść? A otworzyło się dopiero. Cholera. Łażą tu. Szybciutko. Udało się. No i ładnie. Where are you, Jordy? What? Gone. I'm allergic to cops. So's Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it. I don't care. Gotta go. I just saw a bunch of cops fly by out there. Dobra. Przejdźmy sobie tutaj. I szukają ci policjanci oprócz szary krąg na minimapie, by ich zgubić. Okej. Okay. Zasilanie wróciło. Podstawy kierowania. Jak prowadzić W. Przyspieszenie, S, hamowanie, przymane S, steczny, hamulec, spojrzenie do tyłu, zmiana kamery. To taki standard chyba. Dobra, musimy teraz uciec. Skąd oni wiedzą, że to my w ogóle? Co jest? Jakoś uciekniemy zaraz. O, nie. No, nawet spoko, system zniszczeń. Nie, nie zatrzymaj się. Muszę troszeczkę zjechać. Tylko, żeby do wody nie wpaść. Prawie, już mnie widzą. Już mnie widzą. Szlak. Nie, tam nie mogę uciec. Głupie ograniczenia z zamkniętego świata. No jedź. Pojedź sobie dalej. Jedź dalej. Ucieczka udana? Nieźle. Halo, tu jestem. Dobra. W każdej chwili możesz nacisnąć M, aby otworzyć mapę. Umieścić znacznik GPS, zobacz aktualny cel, odbierz szybką podróż do dowolnej kryjówki. Więc tam jest kryjówka? Tam gdzie chcę jechać? Nie, ale mogę sobie ustawić ten GPS. Okej. Okay. No i mamy rysowane ten strzałeczki. Nieźle, sobie pojedziemy tam. Jeżeli mój samochód wytrzyma, to troszeczkę kopci silnik mu. Kurde, ja bym zmienił auto, bo tak się ciężko prowadzi nim. Panuje wycieczkę autem. To nie jest. Niedawno kupił pistolet. Mogę skakować go, co nie? Wartość konta. Nie, wyłącz muzykę. Skręćmy sobie tutaj. Ogólnie widzę, że tutaj do wszystkiego, jeżeli chcę na przykład zmienić sygnalizację, tutaj bateria jest potrzebna.
Nie wiem, czy ona się regeneruje. Czy ją się zdobywa z misji? Nie wiem już. Sam będę oszczędzał najwyżej. Ło. Dobra, trzymam się. Troszkę jaki ciężki, strasznie się auta ślizgają. Po tej powierzchni. No. Nie wiem, czy to jest postawione chyba na realistykę, że tak powiedzmy. Troszeczkę. Bo w realu też jak tak pojedziesz nagle bokiem, to taki ślizg jest, co nie? Coś jak w GTA 4. Dobra. Dotrzyj. Chyba jest gdzieś tutaj wejście. To jest na... Mogę wysadzić? Okej. Okay. Jak tam się dostać, co? Przynależę do Dead Sets. Jest jakiś klucz systemowy. A, dobra. Jak tam się dostać? Jak tam się dostać? Gdzieś tu musi być wejście, co? Reputacja obywatel. Zabójstwo cywila. Nie chciałem tego zrobić. O nie! O nie! To nie tak miało być, ale dobra. To nieźle. Walnął w tą ścianę, ale znowu. Hej, shut up! Co my tu mamy? Mam połączenie. Dobra, mogę coś skakować. Nie mogę sterować. A, bo otwórz drzewko zdolności. Co my tu mamy? Bramy i garaże. Czy na pewno coś pozyskać te zdolność za jedną z punktów? A chyba już muszę, co? Nie chciałem w ten sposób. To było chamskie. Przy czym Michael albo otwierać, lub zamykać bramy i drzwi garaży. Mamy na film przedstawiający, jak to działa. Aha. Co mamy? Dodatkowa bateria. Dodaje miejsca na baterię. Ulepszenie hakowania bankomatów. Zwiększenie ilości pieniędzy zdobywanych podczas hakowania bankomatów. Optymalizacja profilera. Ciekawe funkcje są. Transformatory. Zakłóć wrogą komunikację. Wyłącz wzywanie wsparcia. To by się przydało. Co mamy jeszcze? Kolczatki drogowe. Aha, dobra. Okej. Dobra. Przesakujmy sobie to. Składnik do wytwarzania jednorazowych hakowań. Akt pierwszy, misja wypełniona. Wykryto słaby punkt. Gdzieś tu był słaby punkt jeszcze, halo. Tam jest, okej, czyli mogę sobie odpocząć, super, ale chcę sobie tylko zobaczyć, co jest na nagranie. Nieźle. I tu jeszcze coś błyszczy.
części elektroniczne. Dobra, użyjmy sobie łóżka. O, możemy ustawić sobie budzik na... Niech będzie szósta. O, jeszcze mam jakiś... Nie lubię takich. Nie lubię takich po prostu ten poruszających scen, Dobra. To już chyba będzie wszystko z tych takiego krótkiego gameplaya. No krótki to akurat nie był gameplay, bo trwał z 27 minut. Jeszcze moje gadanie, pewnie to będzie jeszcze minuta. Nie wiem czemu, pamiętam, że miała ta gra bardzo złe opinie, a mi się gierka naprawdę podoba. Jest świetna, co nie? Tak powiedzmy. Świetna, że w sensie bardzo wciąga w tej chwili. Mam taką ochotę przejść teraz tą grę. Nie wyłączać jej i sobie ją teraz przejść na spokojnie całą. O, nie ma odbić w lustrze. Trudno. Optymalizacja jest taka troszeczkę średnia, bo widzę, że nawet na najniższych mam 50 FPS-ów, ale co się dziwi, ja mam też taką kiepską kartę graficzną. Trzeba by się sobie ją wymienić. Ogólnie gierka bardzo mi się podoba. Bardzo miły gest ze strony Uplaya, że tak dał za darmo wszystkim do odebrania tą gierkę. Będzie co grać, co nie? Będzie co grać. Dobra, to będzie chyba wszystko z tego. Jeżeli byście chcieli serię z tej gry, tak jak powtórzyłem na początku, no to po prostu napiszcie w komentarzu, może się kiedyś zrobić z tego serię. Ja się z wami na tą chwilę żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Zapraszam do zostawienia komentarza, który bardzo mi motywuje. I dzwoneczka, jeżeli chciałbyś być na bieżąco z moimi filmami. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie.